dzisiaj pokażę Wam, jak zamontować taśmę LED w szafce. Do wykonania montażu profili potrzebować będę dodatkowo wkrętarki, mniejszej wkrętarki do wkręcenia wkrętów, ściągaczki do izolacji do przewodów, ucinaczek, wkrętaka małego płaskiego, większej gwiazdki, kostki do wykonania połączeń, kilka wkrętów meblarskich do przekręcenia profili aluminiowych, dwóch wierteł do wykonania przewiertów, żeby przeprowadzić przewody. Wiązka przewodów do wykonania niezbędnych połączeń. Teraz przystąpię do wykonania połączeń elektrycznych. Przewód zasilający do zasilacza, drugi przewód, który wychodził mi z czujnika, podłączam razem z taśmą LED-ową, pamiętając o tym, aby zachować odpowiednią polaryzację, plus z plusem, minus z minusem. Przystąpimy teraz do wykonania połączeń. Pamiętając o tym, że w pierwszej kolejności podłączamy taśmę do kontrolera, dopiero później kontroler podłączamy do zasilania. Mam tutaj wyprowadzony przewód, w którym są połączone dalej dwa paski taśm LED-owych. Podłączam go z kontrolerem. Mam tutaj już zarobioną kostkę. To jest przewód wyjściowy z kontrolera. Teraz tylko zarabiam przewód. Następnie podłączamy zasilanie 12V do kontrolera. W tym przewodzie znajduje się doprowadzone przeze mnie zasilanie 12V z naszego transformatora, którego pokazywałem.